jedno z najmocniejszych wydarzeń i spotkań, które się odbyło w naszym muzeum, to spotkanie z bezpośrednim świadkiem wizyty Ojca Świętego, 104 wizyt międzynarodowych, pan Arturo Mario. Był w naszym muzeum już 7-krotnie. Jest tak zakochany w tym miejscu, że kiedyś zapytaliśmy, jaki epizod z tych 104 wizyt pamięta najbardziej. Długo się zastanawiał i powiedział, że był taki moment, kiedy Ojciec Święty postanowił odwiedzić wyspę, na której byli trędowaci. No, wizyta niestety miała jakieś spóźnienie, ale Ojciec Święty, jak to nasz Karol Wojtyła robił, uparł się, jedziemy, taki był plan, no ale no, możemy tylko podlecieć, zobaczyć Ojciec Święty, gdzie to jest i wrócimy. Proszę, lecimy. Indyjska, podaję, że to były Indie, gościnność polega na tym, że się zapraszanemu nie odmawia. Kiedy już byli nad tą wyspą, Ojciec Święty postanowił, że jednak wylądują. Arturo Mario z przerażeniem mówi, że kiedy otworzyli drzwi helikoptera i Ojciec Święty postanowił wyjść, to on z daleka włożył sobie obiektyw 500 i robił zdjęcia Ojcu Świętemu, który zaczął podchodzić do trędowanych. I mówi, że ta wizyta trwała ponad 3,5 godziny i przez te 3,5 godziny przyjął wszystkich trędowatych, którzy na tej wyspie byli. Bodajże ponad 800 osób poczuło się po raz pierwszy, nie wiem od jakiego długiego czasu, ludźmi. Bez nosów, bez ust, bez fragmentów twarzy, bez palców, bez rąk. Każdego przytulił do swojej białej, nieskazitelnej sutanny i takim pamięcią pozostał.